Jesteśmy w Polsce po filmie braci Sekielskich na temat molestowania, pedofilii wśród duchownych. Myślę, że ten czas po tym filmie jest potrzebny, ażebyśmy w tej chwili w Kościele, ale też i w społeczeństwie, ale myślę w tej chwili przede wszystkim w Kościele, zastanowili się, jak rozwiązywać problemy, aby nie powtarzały się sytuacje, po pierwsze, wielkiego przestępstwa, jakim jest pedofilia, ale też i przestępstwa ukrywania czy mataczenia. Już widać, że następuje zderzenie mentalności. Jedni, jak ksiądz Rydzyk, mówią, że ten cały problem to jest problem pedofilii, jest maczugą uderzającą w Kościół, a z drugiej strony Marcin Przeciwszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej, który jest jakimś wyrazicielem głosu też i Kościoła instytucjonalnego, mówi, że ten film jest wielką szansą. Szansą, myślę, że przede wszystkim do oczyszczenia, ale także do zrobienia sobie rachunku sumienia i do tego, ażeby Kościół sam siebie pokazywał jako dom ze szkła, ażeby był przeźroczysty i w takich sytuacjach kryzysowych potrafił odpowiedzieć i wyciągnąć wnioski. Myślę, że mowa o jakiejś komisji kościelnej, powołanej przez Kościół, ma sens wtedy, kiedy byłaby to komisja zewnętrzna, tak jak to miało miejsce w Niemczech, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych. I bez wątpienia jest to potrzebne zarówno na poziomie całej Polski, ale też i myślę, że każdej diecezji, również każdego zgromadzenia zakonnego, dlatego że wtedy bylibyśmy wiarygodni, ewangelicznie wiarygodni, ażeby poddać się audytowi i przejrzeniu, czy sytuacje właśnie tego przestępstwa pedofilii, ale też i innych nadużyć seksualnych w stosunku do osób zależnych, żeby można było zobaczyć, jak to wyglądało, a z drugiej strony, żeby mieć świadomość, że to wszystko musi być zawsze oddawane, zresztą takie jest prawo państwowe w tej chwili i prawo kościelne o tym mówi, musi być oddawane do prokuratora, a także wyciągnięcie wniosku właśnie z ukrywania tych wszystkich przypadków, które miały miejsce. Jestem tutaj pełen nadziei, że polska demokracja, ale też i polski Kościół będzie w stanie poddać się temu oczyszczającemu nurtowi.